tysiące wstrząsów wtórnych. Trzęsienia mają siłę od 2,5 do 4 stopni w skali Richtera i chociaż nie powodują zniszczeń, to jednak są odczuwalne przez miliony mieszkańców regionu. Najgorzej jest w rejonie miasta Mexicali, gdzie ludzie z obawy przed powtórką noce spędzają poza domami, gromadząc się w specjalnych obozach lub w parkach. Ciężko jest im spokojnie zasnąć, zmrużyć oko, gdy wstrząsy pojawiają się średnio co kilka minut. Sejsmolodzy nie mają dobrych wieści, ponieważ wstrząsy wtórne będą następować jeszcze przez wiele dni. Może to oznaczać, że znów pojawi się silniejsze trzęsienie. Według sejsmologów w Caltech szansa na wstrząs o sile 5 stopni w skali Richtera wynosi obecnie już 56%. Prognozy wskazują na to, że w ciągu najbliższego tygodnia pojawi się około 22 wstrząsów o sile 4 stopni w skali Richtera, a przynajmniej 2 o sile 5 stopni. Natomiast pocieszeniem powinno być to, że wstrząsy będą się pojawiać coraz rzadziej, ale proces będzie przebiegać dosyć powoli. Epicentra trzęsień znajdują się po stronie meksykańskiej między północnym wybrzeżem Zatoki Kalifornijskiej a jeziorem Salton. W depresji położone jest tam Mexicali i to właśnie to miasto jest najbardziej nękane przez wstrząsy. Mieszkańcy Kalifornii z kolei zaczęli się przygotowywać na potężne trzęsienie, którego wszyscy się obawiają od kilkudziesięciu lat, a którego groźba jest coraz bardziej realna. Według ekspertów może ona nadejść już w każdej chwili teraz. Służby publiczne znowu zaczęły rozdawać ulotki, przeprowadzają akcje informacyjne, w tym szkolenia tych, którzy podczas takiego kataklizmu będą odpowiedzialni za opiekę nad ludnością. I wiadomość, którą również Państwu bardzo chcę przekazać. Dużo jest na internecie aktualności pod tytułem filmu Avatar, który uczy Ziemię ochrony środowiska. Przepiękny film, jak ktoś z Państwa jeszcze nie widział, a myślę, że już wszyscy z Państwa widzieli, niekoniecznie nawet w tym trójwymiarowym pokazie, ale nawet normalnym kinowym. Jest już oczywiście na płytach DVD, można wypożyczyć nawet w polskich wypożyczalniach, z tego co wiem, z tłumaczeniem na język polski. Najbardziej kasowy film wszechczasów, kilka miesięcy po swojej premierze, wciąż znajduje się na ustach opinii publicznej, wzbudza coraz większe emocje, które jeszcze podsyca twórca James Cameron. Ostatnio zaatakował on popularnego prezentera telewizyjnego Glena Becka, słynącego ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Ponieważ oczywiście, proszę Państwa, ów dziennikarz śmiał powiedzieć coś takiego, że film powstał wyłącznie z pobudek ochrony środowiska i pacyfizmu. No oczywiście bzdura zupełna. Kto z Państwa widział ten film i ma odrobinę rozeznania w tym temacie, to myślę, że właściwe wnioski i wartości potrafił sobie wyciągnąć. Ten trzygodzinny wykład na temat wojny, imperializmu i zielonej świadomości, jak to nazwał Glenn Beck. Cameron nie zamierzał nawet ukrywać, że Avatar miał zwrócić uwagę społeczeństwa na problem ocieplania klimatu po pierwsze i niszczycielskiej działalności człowieka. Walka o przetrwanie księżyca Pandora jest tak samo ważna jak walka o zachowanie naszej planety. Była to oczywiście analogia, którą mieszkańcy naszej planety wszyscy mają taką nadzieję, a chyba tak jest, skoro film ciągle jest tak kasowy i tak chętnie oglądany, tak uwielbiany przez kinomanów i nie tylko, dotarł do serc większości ludzi na naszej planecie i na szczęście tak jest. Więc Cameron podzielił się taką wypowiedzią, że musimy się zmobilizować, jak podczas II wojny światowej, do walki z globalnym ociepleniem. Zagrożenie dla naszego kraju, naszych dzieci jest teraz bardzo poważne. Jeśli mamy żyć w tym świecie, a w przyszłości także nasze dzieci, to musimy być odpowiedzialni za to, co robimy. Cameron dodał także, że w tej chwili jest mniej zainteresowany zarabianiem pieniędzy na filmie, natomiast
bardziej ratowaniem świata, w którym będą mieszkać moje dzieci. Jak się okazuje, nie bez znaczenia był także czas emisji Awatara, czyli okres zimowy. Piękna, soczyście zielona przyroda z Pandory miała właśnie za zadanie kontrastować z depresyjno-szaro-białymi krajobrazami pory zimowej w Ameryce Północnej, Europie i Azji, a krótko po premierze filmu świat obiegły informacje o osobach, które wychodząc z kina chciały nawet przenieść się na Pandorę, proszę Państwa. Tak bardzo rozkwitły marzenia o zielonej planecie, zdrowej planecie, pięknej, o przyjaźni, o tej szczerości międzyludzkiej, między istotami, które zamieszkują ten sam dom, czyli tą samą planetę. I chyba to są właściwe uczucia, które wywołał ten film. Wszyscy wiemy, że oczywiście przeciwnikiem tego filmu jest Watykan. Tego nie będę, proszę Państwa, komentować. Nie będę również czytać wypowiedzi na ten temat, bo uważam, że szkoda czasu im poświęcać. Awatar jest bez wątpienia najbardziej epickim utworem na rzecz środowiska naturalnego, jaki kiedykolwiek został utrwalony na taśmie celuloidowej i po niepowodzeniu szczytu kopenhaskiego jest bardziej aktualny aniżeli kiedykolwiek wcześniej. Film jest do oglądania przez całe rodziny. Dzieci uwielbiają ten film. Dzieci odbierają czystym sercem obrazy, przekazy. Dlatego chyba jest zrozumiałe, że tak szczere są odczucia przede wszystkim młodzieży, dzieci. Film zwraca uwagę na dziewicze lasy tropikalne, które są wycinane przez nieświadomych mieszkańców, a dzięki filmowi będą mogli zrewidować swoje poczynania. Możecie Państwo obejrzeć, jak mówię, ten film również już. Teksty są bardzo ważne, więc na pewno dobrze jest w przypadku niekompletnej znajomości języka angielskiego obejrzeć z tą wersją tłumaczenia na polski, żeby dokładnie wszystko rozumieć. Film ma potężny nośnik i jest pięknym pomysłem na takie przeniesienie się tam, gdzie w sercu każdy z nas marzy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się pięknie. Dobranoc. Barbara Choroszy. The preceding program, Pół Żartem, Pół Serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA Oak Park.